Hej, witam Cię ponownie. Madzia Wojaczyk, sztuka zdobienia paznokci.pl. Dzisiaj takim naszym tematem, moim tematem jest temat szkolenia w Polsce czy za granicą. Skąd taki pomysł, skąd mi się nasunął taki pomysł? Mianowicie stąd, że sama przymierzam się do jednego szkolenia, które chcę zrobić. Mianowicie jest to szkolenie z farbek akwarelowych. O tyle rzecz jest skomplikowana, że nie jestem w Polsce, bo w Polsce może by to było łatwiejsze, dlatego że w Polsce nie trudno takie szkolenia, tak, farbek akwarelowych. Natomiast, że ja mieszkam w Londynie, no to akurat jeśli chodzi o takie specyficzne szkolenia jak farbki akwarelowe, no to nie za bardzo jest duże pole do popisu. I na to chciałabym Cię zwrócić uwagę, jeśli chodzi o szkolenia, bo moje pytanie jest takie właśnie, szkolić się w Polsce czy za granicą? No wiadomo, że jeśli ja tutaj mieszkam w Londynie, dla mnie czasem jest lepiej przyjechać do Polski, w Polsce zrobić odpowiednie szkolenia. Raczej to będzie taniej niż tutaj. Ale na co chcecie zwrócić uwagę, jeśli chodzi o szkolenie? Jak dobrać szkolenie po to, żebyś nie wróciła pieniędzy w błoto, tak? Bo czasami zdarza się tak, że wiele osób mi mówi, no zrobiłam takie szkolenie, mam dyplom super, mam odpowiednie kwalifikacje, ale nie nauczyłam się poza tym, co mi pokazano, nie nauczyłam się nic, więc dalej nic nie umiem, tyle tylko, że mam jakiś tam papierek. I przede wszystkim powiem Ci z mojego doświadczenia właśnie, tak jak ostatnio próbowałam się umówić z panią, która owszem robi szkolenia z farbek akwarelowych tutaj u mnie, ale okazało się tak, przede wszystkim patrz, czy nie ma jakichś ukrytych kosztów w szkoleniu, tak? Bo okazało się w moim przypadku, że samo szkolenie, które kosztuje w tej chwili 200 funtów za dokładnie 6 godzin kursu, szkolenia, obejmuje dodatkowo obejmuje zakupienie własnego zestawu farbek akwarelowych, pędzelków i tym podobnych rzeczy, włącznie z paletą do mieszania kolorów farbek. I okazuje się, że nagle muszę dopłacić minimum 50 funtów, gdyż cena za taki zestaw tutaj, gdybyś chciała kupić, no to waha się w granicach od 50 funtów zwyż. Więc przede wszystkim, dobierając szkolenie, zapytaj się o ukryte koszty, tak? Czy nie ma jakichś ukrytych kosztów dodatkowych, za które musisz płacić, bo okazało się, że ta firma, z którą chcę tutaj zrobić szkolenie, jest niestety wymagane, że muszę u nich zakupić ich produkty, na których będą mnie szkolić. No mi się wydawało, że to jest oczywista sprawa, bo że płacić za szkolenie, więc już te farbki, tak jak w moim przypadku, są już wliczone w koszt szkolenia. Okazuje się, że nie. Muszę dodatkowo po prostu kupić cały zestaw, na którym chciałabym ćwiczyć, więc to jest dodatkowe 50 funtów. No i okazało się, tak sobie kalkulując, że no kurczę, bardziej mi się opłaca jechać do Polski w tym momencie, zrobić sobie w Polsce szkolenie, które wyniesie mnie, powiedzmy, za te 6 godzin kursu wyniesie mnie w granicach, no nie wiem, powiedzmy, niech to będzie 300 zł, tak, czy coś takiego. Także w tej chwili się zastanawiam i na to też chcecie zwrócić uwagę, że przede wszystkim, kierując się na taki dany kurs, sprawdź taką osobę, sprawdź taką instruktorkę paznokci, jakie ma naprawdę kwalifikacje, bo to, że ona ma dyplom, to jeszcze nic do końca nie znaczy, bo okazuje się, dobra, no dyplom to jest kawałek papierka, ale jak ona Cię będzie w stanie nauczyć, tak? W jaki sposób Cię nauczy, czego Cię dokładnie nauczy, czego obejmuje program takiego kursu, bo Ja już nauczyłam się tak, że przede wszystkim, kierując się na dany kurs, tą osobę sprawdzam, więc poprosiłam panią o to, żeby mi pokazała swoje zdjęcia paznokci, które robi, w tym wypadku farbki akrylowe, żeby mi podesłała po prostu zdjęcia, jak ona wykonuje paznokcie, jeśli chodzi o metody w akwareli. No i oczywiście podesłała mi pani jedno zdjęcie, podejrzewam je, wybrała jedno z takich najlepszych zdjęć, które tam ma. Podesłała mi jedno zdjęcie, okazało się, no, nie za bardzo rewelacyjne, bo spodziewałam się czegoś więcej, więc to, że ktoś ma jakiś papierek instruktora paznokci, no to też nie do końca jest to takie oczywiste, bo jedna osoba uczy tak, druga uczy inaczej. Osoby te naprawdę mają różne doświadczenie, kwalifikacje. I moje pytanie jest takie, dlaczego jeszcze nie dlaczego ja jestem zobligowana kupić dodatkowo jeszcze ich produkty, tak? Produkty odpowiedniej firmy, na których muszę się szkolić, odpowiedni cały po prostu zestaw, gdzie okazuje się, tak jak w moim przypadku, ja mam w domu swoje farbki, tak, farbki karmańskie, mam pędzelki do akwareli swoje, mam paletę swoją, nagle się okazuje, że ja muszę kupić cały zestaw od nich po prostu dlatego, że firma chce zarobić. No w jakim, no co to jest w ogóle za sens? I przede wszystkim zapytaj
się, co ten kurs obejmuje, jakie czynności dokładnie, tak? Bo się na przykład może okazać, tak jak w moim przypadku, że to, czego się nauczę, czego mogłam się nauczyć, co wynika po prostu z programu, to się okazuje, że dobra, się tego samego się nauczę na przykład na YouTubie, bo czasami się zdarza tak, że nawet więcej się nauczę na YouTubie niż z takiego konkretnego kursu, gdzie okazuje się, że na przykład pokażą mi mieszanie kolorów, tak, pokażą mi rodzaje pędzelków, coś tam, ale żadna konkretna rzecz. No i co ja będę po takim kursie umieć? Poza tym, że waliłam pieniądze w błoto. Także tak, chcę się też tutaj uczulić na takie rzeczy. Sprawdź po prostu daną osobę. No i to na tyle, co chciałam Ci właśnie powiedzieć. Także do usłyszenia, dzięki za to, że mnie oglądasz. Cześć, pozdrawiam. Hej.